Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz od dawna współpracowały z Ministerstwem Obrony Narodowej. Natomiast w momencie powstania sieci, a dokładnie jeszcze od kilku miesięcy, my weszliśmy w bardzo intensywny kontakt z Ministerstwem Obrony Narodowej, żeby spróbować wzajemnie skoordynować nasze działania. Ale co w tym przypadku oznacza koordynacja? To po pierwsze oznacza skoordynowanie pracy po stronie wszystkich instytutów Łukasiewicza, czyli dzisiaj MON jak gdyby współpracuje nie z każdym z instytutów z osobna w różnych tematykach, tylko współpracuje z całym Łukasiewiczem, z całą siecią. Wysyła problem, a my budujemy po drugiej stronie właściwe konsorcjum i tu jest ważne słowo konsorcjum, nie jeden instytut realizuje projekt, tylko wiele instytutów. To oznacza, że my dzisiaj jesteśmy w dużo większym stopniu tworzyć interdyscyplinarne projekty i lepiej wykorzystywać potencjał tych naukowców. Natomiast co dzieje się po drugiej stronie, to mamy też jedno okienko w MON-ie, czyli jak gdyby dochodzi, o czym mówił pan minister Błaszczak, do też jak gdyby pewnej restrukturyzacji wewnątrz ministerstwa na temat koordynowania działań wewnętrznych jednostek organizacyjnych ministerstwa i ten kontakt 1-1-1-1 powoduje, że dużo szybciej i skuteczniej możemy zdefiniować właśnie jakie obszary, jakie problemy, które tematy są dla wojska istotne do realizacji i pilne do realizacji. I to jest jak gdyby ta zmiana struktury. Natomiast jakie to będą obszary, nie definiowaliśmy sobie szerokich obszarów, raczej pracujemy nad konkretnymi projektami. Pierwsze 19 propozycji projektów, które zostały przedstawione Ministerstwu Obrony Narodowej, zostały przeselekcjonowane. Z tych 19, 9 zostało wskazanych do realizacji. Te 3, o których dzisiaj mówiłem, są najbardziej zaawansowane w procesie. To są zresztą projekty, które będą miały bardzo różną naturę, bo niektóre z nich będą finansowane przez przedsiębiorców bezpośrednio, niektóre będą szukały źródeł finansowania w różnego rodzaju grantach, a szczególnie jak gdyby w dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dużo skuteczniej dzisiaj i szybciej koordynujemy pracę, ponieważ po obu stronach zostały wprowadzone mechanizmy wzajemnego wspierania. Badanie prototypu, jakby tworzenie prototypu, badanie prototypów jest jak gdyby kluczowym elementem całego procesu, dlatego że we wszystkich projektach, ale w projektach związanych z obronnością, jak gdyby spełnienie tych wymagań, czyli po pierwsze zdefiniowanie, czego dokładnie potrzebujemy, ale a potem czy prototypy, czy seryjna produkcja zapewni nam jak gdyby tą trwałość parametrów, jest kluczowe. Także tutaj armia jest, jak gdyby wojsko jest, eksperci z wojska są w stałym kontakcie z realizatorami projektów. Powinienem powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście w tych konsorcjach, które my budujemy, są także jednostki spoza Łukasiewicza, tak? Są też uczelnie wyższe, są też instytuty, które są w podległości innych ministerstw, na przykład Ministerstwa Obrony Narodowej, bo nie chodzi tutaj o to, żeby zrobić coś tylko w samym Łukasiewiczu, ale chodzi o to, żeby uruchomić pewną dynamikę współpracy z całym środowiskiem naukowym. W tych projektach musimy skoordynować 3 podmioty. Znaczy po pierwsze odbiorcę końcowego, w którym w tym przypadku jest armia, czyli tego, który definiuje, czego potrzebuje. Potem mamy producentów tego sprzętu. No, a trzecim elementem są naukowcy. Bardzo często już decyzja o tym, czy technologia realnie znajdzie się w rękach żołnierza, jest decyzją, która już nie jest po stronie Łukasiewicza, jest po stronie producenta, który uruchamia produkcję, no i odbiorcy, który tą produkcję zamawia. Ale wydaje mi się, że jeśli we właściwy sposób się definiuje te potrzeby, czyli i potem precyzyjnie zrealizuje te potrzeby, no to nie widzę przeszkód, żeby rzeczywiście projekt badawczo-rozwojowy w stosunkowo krótkim czasie zamienił się w technologię dostępną na polu walki.